Dzisiaj zaczniemy od barspina. Barspin to jedna z podstawowych sztuczek. Pewnie widzieliście już mnóstwo takich filmików. Może ja bym spróbował nauczyć się barspina? Jakiś czas temu Dawid dodał poradnik, jak zrobić barspina, i pomyślałem, że to jest technika idealna dla mnie, żeby zacząć uczyć się właśnie trików typowo BMX-owych. W najbliższych tygodniach mam zamiar wykonywać wszystkie ćwiczenia, które pokazał Dawid, a jaki przyniesie to efekt, czy nauczę się robić barspina, no to ja sam jestem ciekawy, a jeżeli Wy również macie ochotę zobaczyć ten proces, to zachęcam do oglądania. Zgodnie z tym, co mówił Dawid, należy podnieść siedzenie, więc ja zrobię tak, jak Dawid radzi, chociaż sam jestem przyzwyczajony do jazdy bez siedzenia i nie korzystania z niego, no to wiem, że w tej technice po prostu chodzi o to, żeby móc przytrzymać rower przez to, że łydkami złapiemy za siedzenie. O. Kolejny temat, czyli łapanie siedzenia i ustawianie pozycji własnym ciałem tak, żeby znajdować się nad kierownicą, łydkami chwycić siedzenie. To jest chyba coś takiego, ale prawą nogę z przodu, bara będę kręcił w tym kierunku. Na razie jest to czarna magia, aż nie wiem, jak się do tego zabrać, ale idę po kolei z radami Dawida, no i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Następny element, czyli puszczenie kierownicy, one hand. Ja będę puszczał lewą rękę, tak żeby prawą móc wykonać zamach kierownicą i musi to wyglądać chyba jakoś tak. Proste ćwiczenie, ale myślę, że wykonanie tego dziesiątki razy dużo zmieni. Spróbuję delikatnie wyskoczyć i spróbować puścić rękę, ale czuję, że to będzie misja niemożliwa do wykonania już na tym etapie, bo jak? Lecieć i... Jak? Pytam. No i dobra, już zaczęły się problemy, bo w mojej głowie nie ma takiej funkcji, żebym wyskoczył i puścił jedną rękę u kierownicę. Zabieram się za kolejne ćwiczenia, bo mam nadzieję, że z czasem jakoś mi się głowa zaprogramuje i odblokuje do tego, żebym był w stanie to zrobić. No ale widzicie, że to nie jest tak, że robimy coś krok po kroku i wszystko nam wychodzi. No jakby tak było, no to za 15-20 minut umiałbym tego barspina zrobić. Ja nastawiam się na kilka tygodni treningów, no i idę dalej. Dalej Dawid radzi, żeby na stojąco próbować łapania kierownicy, czyli zrobić obrót, w odpowiednim miejscu wystawić rękę, no i łapać ją. Ćwiczyć to tysiące razy, taki też mam plan. Przy tym ćwiczeniu już nie obejdzie się bez założenia ochraniaczy na piszczela, bo pedały wbijają się ostro w nogi, więc ja muszę ściągnąć gacie, no i założyć ochraniacze. Kolejne ćwiczenie, kolejna pozycja, która już bardziej przypomina to, co będzie mnie czekało w rzeczywistości. No i co tu się dzieje teraz? A zabije mnie ten rower. Świetne ćwiczenie, chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, co do tej pory było. Po tej pozycji już widzę, dlaczego Dawid mówił o szerokim siedzeniu. Ja mam dosyć wąskie i dosyć trudno mi jest złapać rower tak, żeby był stabilnie nogami, ale jak już chwycę, to jest zupełnie inne kręcenie, więc chyba czas kupić szersze siedzenie. Teraz próbuję z jazdy nauczyć się łapać nogami siedzenie. Nie jest to proste, bo mam to siedzenie dosyć daleko z tyłu, więc ta pozycja no wymaga przećwiczenia, wymaga precyzji, tak żeby podnieść przednie koło i chwycić łydkami za siedzenie. Takich rzeczy też nie umiałem na początku i nie wiedziałem, jak się za nie zabrać, i świadomość tego, że wszystko jest procesem, że uczenie się nowych rzeczy, których kompletnie na początku nie czujemy, wymaga tego, żeby wytrwale powtarzać i krok po kroczku posuwać się do przodu i ja mam tego świadomość. Mam nadzieję, że wy jak uczycie się nowych rzeczy, to nie poddajecie się bardzo szybko tylko dlatego, że właśnie za pierwszym razem coś jest dla was po prostu czarną magią, jak dla mnie chociażby złapanie tego siedzenia albo puszczenie jednej ręki. Takie banały, ale jak to są nowe rzeczy dla kogoś, to trzeba czasu. Jest mały progres, pojeździłem kilka minut, próbowałem łapać siedzenie i już z każdym kolejnym ruchem dużo precyzyjniej, dużo mocniej zaciskam nogami siedzenie, więc coś do przodu idzie. Zaczynam czuć siedzenie między nogami. No i dobra, zmiana ćwiczenia. Teraz znowu będę uczył się kręcić kierownicą, ale tym razem już na stojąco. Na początku jak kręciłem, to cały czas mój odruch tego, żeby łapać kierownicę w taki sposób, żeby mieć jeden palec wyprostowany i łapać od razu za dźwignię hamulca, już widzę, że powoli zanika, że staram się łapać kierownicę za gripy wszystkimi palcami, no i ryzyko tego, że sobie zahamuję automatycznie przez to, że mam taki nawyk, jest chyba już coraz mniejsze. Na początku się tego bałem, ale chyba to jest do obejścia. Wszystkie ręce na kierownicę, elegancko. Super! Coraz szybsze ruchy, coraz pewniejsze. Wracam do wcześniejszego ćwiczenia z łapaniem siedzenia łydkami. I spróbuję dołożyć puszczanie kierownicy, bo zaczynam się czuć tutaj dużo pewniej. Jak zaczynam już trzymać rower, to jest dużo stabilniej. No i myślę, że ten ruch jest gdzieś na horyzoncie za tydzień albo dwa. No właśnie. Tego się boję i wiem, że to się tak skończy wcześniej czy później. Dlatego założyłem ochraniacza, żeby przynajmniej nóg nie poharatać. Chyba dużo lepiej by było, jakbym zdjął hamulce, bo jednak palce trafiają z automatu na klamkę, zaciskam i od razu zatrzymuję się w miejscu. I tak w kółko przez najbliższych kilka tygodni. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie na temat uczenia się czegokolwiek z poradników, ale moim zdaniem osoby, które twierdzą, że nie ma sensu oglądać tutoriali, tylko lepiej wyjść na rower i spróbować wykonać jakąś technikę, no moim zdaniem są w dużym błędzie, bo nauka od osób, które potrafią coś od wielu lat, które potrafiły to podzielić na poszczególne etapy i przekazać w fajny sposób innym, no jest sprawą oczywistą, że oszczędzi wam to dużo czasu i ja polecam wam wybranie takiej drogi, jeżeli się czegoś uczycie. Jeżeli chcecie jeszcze poprosić o pomoc innej osoby, to w opisie tego filmu jest link do grupy Wyzwanie Rowerowe na Facebooku. Jest blisko 3000 osób chętnych do tego, żeby wam pomóc ocenić wasze filmy, czy udzielić jakiejś porady, jeżeli ćwiczycie jakąś technikę rowerową. Ja na dzisiaj wam dziękuję i do zobaczenia w kolejny czwartek o 18:00 na tym kanale.